Zapraszamy po przerwie na panel dyskusyjny dotyczący nowego TSI sterowania, proszę Państwa. Spadło na nas to wydarzenie 28 września ubiegłego roku. Mamy już nowe TSI. Daje nam dużo szans. Dużo możliwości, ale z drugiej strony budzi też wiele wątpliwości, stąd ten panel. Do dyskusji zapraszam przedstawiciela Komisji Europejskiej DG MUF, przedstawiciela Europejskiej Agencji Kolejowej, przedstawiciela Pols Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciela zarządcy infrastruktury kolei Czeskiej. Zapraszam. E Przedstawiciela Polskich Linii Kolejowych oraz przedstawicieli przemysłu, którzy również są aktorami i graczami na tym rynku. Przedstawiciela firmy Alstom, przedstawiciela firmy Wostalpine Signaling Poland i przedstawiciela firmy Siemens Mobility. Okay. ok. Mam prośbę, żeby wzorem poprzedniego panelu, koledzy zaproszeni do dyskusji powiedzieli dwa słowa o sobie. Fernandez, please, you first. Hernández, jesteś pierwszy. Halo. Dzień dobry, kłanię się wszystkim. Juan Fernández pracuje w Unii Europejskiej w dziedzinie kolejnictwa. Jestem oficerem w tej jednostce. Jestem odpowiedzialny za rewizję najnowszego TCSCS. Szwedzki Urząd Transportu Kolejowego, Departament Techniki i Wyrobów. Good afternoon everybody. Tomasz, Konopacz. I'm a Tomasz Konopacz, jestem e, odpowiedzialny za wprowadzenie e, rtms u w czeskiej infrastrukturze w kolejach żelaznych naszego kraju. Jestem odpowiedzialny w firmie Siemens Mobility za polski rynek urządzeń pokładowych ETCS. Dzień dobry, Piotr Majerczak, tuner zarządu zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe EZA. Dzień dobry, Alfred Kurkowski, Alstom Polska. Jestem dyrektorem do certyfikacji. Generalnie jestem kolejarzem. Dzień dobry, państwu, Mariusz Buława, wystąpienie Signaling Poland. Jestem dyrektorem technicznym i prezesem zarządu. Wrzyniec Perszkę, specjalista do spraw RTMSów u w Dyrekcji Generalnej do spraw mobilności i transportu w Komisji Europejskiej. Tak jak wspomniałem. Pojawiło się nowe TSI sterowanie. No, ja historycznie, związany jest to może nie tak długo jak niektórzy tu moi koledzy, którzy się przedstawiali z koleją, ale 30 lat. Miałem tą przyjemność, że 20 lat temu uczestniczyłem w tworzeniu pierwszych specyfikacji TSI, chociażby dla przewozów towarowych i sterowanie. Więc, jeżeli ktoś oczekiwał, że jedno wydanie tych specyfikacji technicznych załatwi sprawę i rozwiąże wszystkie problemy w momencie, kiedy otoczenie, technika, potrzeby się zmieniają, no to jak widać mamy już czwarte podejście do technicznych specyfikacji interoperacyjności i co się zmieniło, czy są wyzwania, dlaczego, czy powinniśmy się obawiać, czy jesteśmy w stanie sprostać, czy pomoże nam to, czy... Raczej przysporzy kolei więcej kłopotów. Dwa słowa wprowadzenia. Poproszę Lawrzeńca Perszkę, jako osobę, która była najbliżej z nas wszystkich przy tworzeniu tych dokumentów. Bardzo dziękuję. Chciałbym wprowadzić ten temat, jednocześnie przyznając się, że będąc najbliżej tekstu, byłem najdalej od rzeczywistości. W związku z czym konferencja taka jak tutaj. Daje okazję zbliżyć się do sytuacji, w której spotykam osoby, które doświadczają tych przepisów i są na co dzień w stanie je zastosować. I W związku z tym pojawiają się konkretne wyzwania, jak te przepisy wyglądają. Wracając do samych przepisów, one potrzebowały być odświeżone. I będą odświeżane stale, to można już dziś powiedzieć, one nie będą pozostawać w tym kształcie, w jakim są, ze względu na to, że potrzeby państwa sektora ewoluują. To w gruncie rzeczy państwa przedstawiciele przychodzą do nas, lub też przedstawiciele innych sektorów, które wspierają kolej w jej funkcjonowaniu i zgłaszają, no niestety. TSI dotyczący sterowania ruchem kolejowym nie może dalej funkcjonować tak jak jest, trzeba go uzupełnić o pewne e, kwestie. I te kwestie, które zazwyczaj powodują potrzebę nowelizacji, to są nowe technologie. E, mamy nowe technologie, które są niezbędne potrzebne na kolei i te właśnie technologie zostały włączone w 2023 e, do e, TSI, um, Control Command and Signaling. Również staramy się coraz bliżej zacieśniać y, współpracę na poziomie europejskim i różnego rodzaju odstępstwa oraz sprawy, które wymagają harmonizacji, y, muszą być albo uściślone, albo też y, lepiej ujęte i doprowadzić do sytuacji, w której właśnie... Mówimy wspólnym językiem, wspólnym językiem technicznym i CCSTSI jest jednym z tych środków, które zapewnia to, że posługujemy się tymi samymi terminami, nie tylko my między sobą na poziomie omawiania zamówień czy tworzenia systemów, ale również na koniec połączenie pomiędzy warstwą przytorową a warstwą sterowania ruchem kolejowym zaimplementowaną w pojazdach jest skuteczne i pojazdy razem z warstwą przytorową komunikują w sposób spójny. Więc CCSTSI w 2023 też przyniósł kolejny stopień uwspólnienia i harmonizacji. I o szczegółach tego powie nam Juan Fernandez, mój kolega z Europejskiej Agencji. Kolei, który um, myślę, że wprowadzał mnie w świat sterowania ruchem kolejowym i dzięki któremu wiem co nieco na temat sterowania ruchem kolejowym. Juan, the floor is yours. Juan przekazuje mikrofon. Ok. So, tak, ładka. Bardzo ja dziękuję. Do tej, do tej ja. No to teraz o szczegółach dotyczących tego, co jest nowego w nowym TS i CCS. Jak powiedział Wawrzyniec, jest to odpowiedź na to, co chce branża i doświadczenia branży również zostały wzięte pod uwagę. W pierwszej części nowe technologie, nowe aplikacje zostały wprowadzone do sektora, bowiem technika się zmienia. Tak można to podsumować. W ten sposób włączamy to w zharmonizowane ramy ATO. Ze względu na to, że niektóre technologie się starzeją, te oparte o poprzednie technologie, aplikacje FRMC zostały wprowadzone jako taka odpowiedź na pierwszym poziomie. Nie zostało to w pełni wyspecyfikowane, ale stworzono już pierwsze wymagania. Pierwsza pełna aplikacja, czy też pierwsza pełna specyfikacja mająca na celu stworzenie integralności już została wprowadzona w sektorze w wyniku długich dyskusji jako część tej harmonizacji mającej na celu poprawę sytuacji. Zmiany techniczne, wymogi branży, która chce mieć nowe funkcjonalności TSI. I jednocześnie dodatkowo. Nie, drugi punkt, tak to ujmę. Ogólne przypadki biznesowe w Europie. Coraz bardziej domagamy się wprowadzenia. Analiza kosztów i zysków zidentyfikowała, że jeszcze bardziej, że jeszcze większe wprowadzenie przekłada się na przypadki biznesowe w Europie. Now there are more cases when jest coraz więcej przypadków, gdzie TCS powinien być zainstalowany, inst czy też odnowiony, przy remoncie mm, szlaków kolejowych. Zatem, ogólnie rzecz ujmując, całość kolei w Europie jest bardziej wydajna. Natomiast, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń, w przeszłości mówiliśmy sobie o poprawianiu e, Błędów, czyli debugingu istniejących problemów, czy wprowadzeniu o nowych funkcjonalności. Zgodnie z obecnym TSI musimy uczynić wysiłki, żeby to było jeszcze bardziej płynne, żeby te poprawki przekładały się na korzyści dla wszystkich stron. Koncepcja zatem, jeżeli chodzi o. Utrzymanie. Stworzyliśmy taką koncepcję. Jeżeli mamy funkcjonalność, która nam się podoba, to utrzymujemy ją wyłącznie na poziomie, który jest nam potrzebny. No, na nieszczęście pojawiają się błędy. Pewnie takie błędy będziemy znajdować przez pewien czas, ale utrzymujemy poziom funkcjonalności i jesteśmy w stanie poprawić te błędy, jak to zostało ujęte w specyfikacji. To jest pomyśl na to, żeby zredukować rozbieżności między specyfikacją a produktami. Sprawdzamy, czy produkty są zgodne ze specyfikacją. Dostawcy. Mogą coraz bardziej wykorzystywać specyfikacje, ale w niektórych przypadkach specyfikacja jest zbyt wymagająca albo szczegółowa. Zatem jesteśmy otwarci na usunięcie niektórych z tych wymogów i utrzymanie optymalizowanego poziomu. I ostatnia rzecz, którą należy podkreślić. Wprowadziliśmy koncepcję. O czasu przejści, kiedy przechodzi się z poprzedniego TSI na, na obecne TSI, są konkretne horyzonty czasowe, kiedy te należy wprowadzić. Zatem cała branża ma jasność co do konkretnych kroków, które trzeba zgrać z kolegami w agencji, w szczególności jeżeli chodzi o to, co jest w taborze. Mamy wspólne podejście, tak żeby migracja taboru była mocno wgrana i spójna. Więc dla mnie są to kluczowe elementy nowego TSI. Oczywiście gdzieś tam później, w czasie konferencji, możemy pogadać o pozostałych szczegółach. Bardzo dziękujemy za te rzeczowe informacje. Jest, tak jak słyszeliśmy. Usuwamy błędy, dążymy do tego, żeby szybciej wdrażać, bezpieczniej, bardziej efektywniej, i stąd się pojawia pytanie do zarządcy infrastruktury. Po, po pierwsze, może kolegę z żelaznic czeskich poproszę o to, żeby przedstawił nam, jak w istniejących już zadaniach inwestycyjnych i przyszłych zadaniach inwestycyjnych planują wykorzystać. Nowy bezline, tak? Jeśli w ogóle planują, jaką mają strategię? No, słyszymy, że to jest wszystko dla naszego dobra kolejowego, więc tak naprawdę w łańcuchu tym beneficjentów, no to zarządca infrastruktury tak naprawdę jest odbiorcą końcowym. Tak. Także poprosimy. Tomas, list. So thank for, uh, Bardzo dziękuję za to, że przekazali mi Państwo mikrofon. Poproszę o pierwszy slajd. Next. A teraz o kolejny. Yes, okay. Świetnie. Jaka jest nasza sytuacja w Republice Czeskiej? My, mamy podstawową kwestię, czyli bezpieczeństwo. CC, CC po raz pierwszy w historii Republiki Czeskiej dostajemy taki rzeczywisty system. System jest taki. Na 20 liniach, czyli 25% naszej sieci mamy systemy klasy B, ale te systemy nie są w stanie Uniknąć przejechania na sygnale STOP i podobnych niebezpieczeństw. Na 75% linii nie mamy systemu ATP, tylko klawisz czuwania. Zatem istnieje taka konieczność posiadania ATP. Tym samym w roku 2020 rząd zdecydował, że system ATP w Republice Częściej Zresztą będzie to system ETCS. Jako jedyny system, który jest odporny na przyszłe wyzwania. Do roku 2040 chcemy mieć tylko ETCS-y. Druga to interoperacyjność, co oznacza, że na wszystkich liniach w Republice Czeńskiej, czy też we wszystkich regionalnych liniach, musimy mieć jeden system pokładowy który musi And działać, point, wszędzie. Very, very point, który uh, jest important. bardzo ważny. Market, musimy być otwarci European na rynek. Rynek europejski to rynek bliski czeskiemu rynkowi. Zatem musimy otworzyć interfejsy między różnymi komponentami ERTMS w systemie interlockingu, być otwartym na wszystkich uh, Graczy, którzy w tej chwili są w stanie i są gotowi wejść na rynek. I trzeci filar techniczny, który możemy sobie przedyskutować, na przykład przy kolacji. Na 20 liniach poziom 2, ale mamy jakieś 5000 km takich linii, które są wyposażone w system elektroniczny, system przekaźników. Musimy wprowadzić tam systemy ATP trzytorowe. Zatem w przyszłości też będziemy musieli wprowadzić system oparty o poziom pierwszy. Zatem na tych liniach mamy te dwie wersje. Inspiracje czerpiemy, czerpiemy na przykład ze Szwajcarii

na tych tylko ETCS wyposażone w te urządzenia pojazdy będą mogły jeździć. Tutaj widzimy liczbę pojazdów, która będzie przyrastać, jeżeli chodzi o ETCS pokładowy. Skończyliśmy na poziomie około 300 pojazdów w zeszłym roku, które działają w naszej infrastrukturze. Setki z nich podlega albo wyposażeniu, albo są przedmiotem przetargów. Widzimy zatem, że główna, podstawowa kwestia to stabilność i dobra specyfikacja, nowe funkcjonalności. Musimy skończyć proces implementacji do roku 2040. Natomiast nowe upgrade y mogą sparaliżować naszą działalność, naszą implementację, bowiem potrzebne są ogromne ilości pieniędzy. W Republice Czeskiej kosztuje to 20 miliardów koron żeby wprowadzić pełną implementację ETCS-u. Zatem stabilność to jest kwestia podstawowa. Proszę, pozwólcie nam skończyć tę implementację, a później dopiero będziemy mogli włączać nowe funkcjonalności. To jest przesłanie z Republiki Czeskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu należy się spodziewać, że do 2040 roku, jednak, tam będzie pełna interoperacyjność z tego, co widzimy. Plany są ambitne, no ale e, jakby to powiedzieć, każda kolej ma swoją specyfikę, i chciałbym zapytać tutaj pana prezesa Polskich Linii Kolejowych, no jak. W warunkach, no, mówiąc ogólnie, trochę większej sieci kolejowej, z trochę większymi wyzwaniami, trochę większą różnorodnością tych linii, chociażby drugorzędnych, o których mówiłem, że tam mamy chyba 15 tysięcy kilometrów, tak, jakby trochę in, w innej skali, tak? Jak w ramach tej innej skali postrzega pan możliwość tego bezline czwartego wdrożenia? Jakie są wyzwania tak naprawdę? I problemy związane z wdrożeniem już do istniejących inwestycji, ale i przyszłych inwestycji. Na chwilę obecną koncentrujemy się przede wszystkim na inwestycjach, które są w trakcie. Tutaj jesteśmy w o tyle komfortowej, wydawałoby się, sytuacji, że faktycznie do końca 2020 roku mieliśmy w trakcie budowy czy też w użytkowaniu przeszło 1000 kilometrów linii kolejowych już. Mających bądź w trakcie implementacji ETCS. No i też to stanowi ponad, stanowiło ponad 25% naszej sieci TNT, bo to było ponad 2000 km w sumie. Więc w związku z tym, te inwestycje, które teraz są w trakcie, a no mamy przeszło 1,5 tysiąca kilometrów w chwili obecnej, na których jest zabudowany ten system, planujemy zrobić zgodnie z listą specyfikacji numer jeden, czyli. To, na co nam pozwala obecnie nowe tezji. Natomiast przed nami też yy, nowe projekty, i w ramach tych nowych projektów no, chcielibyśmy zastosować już baseline, jed, baseline 4, przepraszam, yy, wersję systemu 1.1, i to jest to, co przed nami. I to są projekty, które no, już, już ogłosiliśmy postępowania przetargowe, lub też zaraz będziemy ogłaszać. Chcielibyśmy w tym kierunku pójść. Oczywiście. Zastanawiamy się też, co dalej, bo nie, mo, nie ma co ukrywać. My musimy patrzeć na przewoźników, też na całe nasze otoczenie, i to nie sztuka, żebyśmy sobie zaimplementowali jakiś system wersji wyższej, powiedzmy 2.0 czy 2.1, a no nie, byłoby, nie byłby on kompatybilny wstecznie z systemami pokładowym, a co za tym idzie, ograniczylibyśmy diametralnie możliwości poruszania się po nich obecnym przewoźnikom. Stąd też w chwili obecnej trwa opracowanie nowego Krajowego Programu Wdrażania. Mam nadzieję, że w drugiej połowie roku ujrzą światło dzienne, gdzie po konsultacji właśnie z całym rynkiem kolejowym, tutaj przede wszystkim mówię o przewoźnikach, no ustalimy jakieś ramy brzegowe, w jaki sposób będziemy wdrażali te wyższe wersje, tak żeby żebyśmy razem z przewoźnikami świadomie to zrobili, żeby oni zdążyli też aktualizować swoje systemy pokładowe. No kolejnym etapem i kolejnym wyzwaniem jest to o czym tutaj mówiliśmy, czyli linie, na które docelowo nie planowaliśmy wyposażenie ETCS tutaj w poziomach, w poziomach wyższych. W naszym przypadku staraliśmy się skoncentrować w pierwszej kolejności na około 9000 km linii kolejowych, które zamierzamy wyposażyć w ETCS, natomiast w chwili obecnej faktycznie trwają prace nad Limited Supervision. Planujemy Pokryć tym pozostałą część naszej sieci kolejowej. Jest to tutaj, tak bym przedmówca powiedział, nie praca na kilka, ale na kilkanaście lat, w naszym przypadku również. Natomiast w chwili obecnej też układamy plany, jak to zrobić. I myślę, że no w przeciągu tego roku, może do końca, uda nam się też jakoś zharmonogramować to działanie, tak żebyśmy mogli może nie do 35 roku, może ciu dłużej, ale w tej mniej więcej perspektywie. Już objąć tym zasięgiem większość naszej sieci kolejowej. Dziękuję bardzo. Ambitne zadania, i w zasadzie. Miałem mieć pytanie do przedstawiciela Urzędu Transportu Kolejowego, ale to zostawimy sobie na tak przysłowiowy deser, ponieważ zarządcy infrastruktury wywołali od razu naturalne pytanie: co na to wszystko przemysł? Bo jeżeli mamy aktualne inwestycje, mamy podpisane kontrakty, ktoś się do czegoś zobowiązał, to jest szansa, że coś wyprodukuje. Natomiast bezline czwarty, wyższe wzorce, co na to wszystko przemysł, poproszę w pierwszej chwili wypowiedzi może przedstawiciela firmy Alstom. Jakie działania musicie podjąć i prawne i organizacyjne i techniczne, bo jak słyszymy za chwilę kolej położy materiały przetargowe, powie proszę mi położyć zgodne z wzorcem z. Tak jak było w poprzedniej debacie SL4. I co na to przemysł? Więc muszę powiedzieć, że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy zmieniają się wymagania. To jest nasza, bym powiedział, chleb powszedni. Wtedy, kiedy mówimy o nowych wymaganiach, to kiedy mówimy o tej części europejskiej, kiedy mówimy o składnikach, to tam są składniki prostsze i można powiedzieć, że tutaj wchodzimy z marszu. Tak jak liczniki, osi czy czy elementy, które są nierozbudowanymi systemami. Wtedy, kiedy mówimy o systemach, chodzi o RBC, to po pierwsze nie ma wszystkich specyfikacji jeszcze i myślę, że, że, że w tym wszystkim to takie oczekiwanie, takie, bo to już wcześniej było, że najlepiej jakby było już jutro, ale życie... Jest, tak powiem, odmienną od takich oczekiwań, od takich wyścigów. Po pierwsze, musimy skończyć istniejące przetargi. Musimy zdecydować razem z zarządcą, czym mamy je skończyć. Musimy też w swoim gronie tych głównych aktorów, gdzie jest urząd, gdzie jest zarządca, zamawiający, są producenci, sobie jednostki, tak naprawdę rozumieć ten okres przejściowy. Tak naprawdę celem powinna być kolej interpretacyjna, czyli bezpieczna, a pociągi powinny jeździć bez zakłóceń. My już dzisiaj z jednej strony mówimy o jakichś szczegółach, następnych technologiach, a w życiu codziennym zderzamy się z interpretacją na, ten, na, na, na poziomie zamknięcia kontraktu, czy do liczników osi to jest okres przejściowy ogólny, czego nie ma. Tracimy niepotrzebny czas, tracimy energię, a najważniejsze – nie budujemy wzajemnego zaufania między głównymi graczami. Uważam, że techniczne sprawy inżynierowie rozwiążą. To nie jest pierwsza, pierwszy przypadek, kiedy zmieniają się wymagania i dochodzą nowe rzeczy. Natomiast ważne to, całe otoczenie, które dzisiaj stanowi wcale nie mniejszy, tak powiem, obszar, i tracimy energię na to, to żeby w tym, tym gronie tych wszystkich aktorów. Dokładnie rozumieć pojęcia, dokładnie rozumieć okresy przejściowe, dokładnie rozumieć, jakie mamy prawne możliwości, co możemy stosować, jakie są konsekwencje stosowania starych specyfikacji. Nie ma starego tezji, ale są stare specyfikacje. Jakie są tego konsekwencje? Jakie są konsekwencje techniczne? Jakie są konsekwencje te biznesowe? Jakie są konsekwencje dla zamknięcia kontraktu? Więc ja bym apelował do. Tego całego środowiska, żebyśmy właśnie no, nie żałowali tego czasu, żeby dobrze zrozumieć, tak powiem, regulacje prawne, nowe wymagania i w konsekwencji, jakie to są konsekwencje, ponieważ realizując inwestycję musimy cały czas pamiętać, że ruch się odbywa, więc my musimy zapewnić tą, tą ciągłość ruchu i też postawić sobie ten cel, że w jakiejś perspektywie nieodległej no, chcemy mieć lepszą kolej. Lepszą kolej, jeszcze, jeszcze bardziej bezpieczniejszą, jeszcze płynniejszą, jeszcze zwiększą tą zdolnością przepustową. Więc dla nas zmiana specyfikacji nie jest niczym szczególnym. My potrzebujemy tylko partnerów, żeby dobrze ułożyć ten proces, jak przejść na nowe specyfikacje, jak zamknąć istniejące projekty. Dziękuję bardzo. Poprosiłbym jeszcze o dwa słowa, komentarze przedstawiciela Woest Alpine Signaling, ponieważ to jest tak, że ta lista tych składników interoperacyjności się zmienia tak i pojawiają się takie elementy, które do tej pory w portfolio firmy na przykład nie były składnikiem, a nagle są. Czy one również wymuszają nowe podejście? Zapewne tak. W tej, w tej specyfikacji, o której mówimy, oprócz tego znaczącego, Zaktualizowania części związanych z CSM. Pojawiła się również drobna aktualizacja w obszarze tzw. Train Detection Systems. To było, jak przypuszczam, związane z uporządkowaniem TSI w obszarze Rolling Stock, a więc to Rolling Stock Compatibility jest dużo bardziej uporządkowane. I powiem tak, trochę nawiązując do tego, co kolega przede mną powiedział. Technicznie można powiedzieć, że. Ten proces porządkowania jest, jest dobrze odbierany, dlatego że zmniejsza przestrzeń do, do różnych interpretacji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie komunikacji związanej z okresami przejściowymi, no to tutaj my przeżyliśmy drobne stresy, dlatego że gdzieś tam po, po ogłoszeniu tego wejścia w życie tej, tej specyfikacji, pojawiło się rozporządzenie Urzędu Transportu Kolejowego. No i się rozdzwoniły telefony z placów budów. Co robimy z inwestycjami, które gdzieś tam... Zaraz do tego dojdziemy. No więc nie będę chodzi w szczegółów, ale Państwo możecie sobie wyobrazić, gdzie fakturowanie nagle jest przyblokowane, bo nie ma jakiegoś dokumentu, który być może komuś się wydaje, że byłby potrzebny. I to jest na pewno dosyć łatwe do uporządkowania. Natomiast wracając do, do, do meritum, mam wrażenie, że w momencie, kiedy to uporządkowanie jest Towarzyszy temu jakiś okres przejściowy. No w tym przypadku na przykład Train Detection Systems jest to okres do, do uregulowania dokumentacji chyba do końca 2024 roku eee, i to nie powinno być problemem, no bo technicznie chyba tutaj nie ma jakichś specjalnych wezwań dla producentów, którzy mają rozwiązania zaprojektowane powiedzmy w ostatnich 15 latach, dlatego że ta kwestia Rolling Stock Compatibility od tamtego czasu zaczęła gdzieś tam się pojawiać. Natomiast, no, też kolejny, kolejny element, dostępność instytucji certyfikujących, które muszą wydać swoje opinie i wystawić certyfikaty, to jest również jakiś element, który trzeba brać pod uwagę, który przynajmniej dla nas też był pewnym znakiem zapytania po pierwszych jakichś tam dyskusjach, na ile jest, to, jest szansa, żeby zrobić to w ciągu powiedzmy miesięcy czy, czy, czy pół roku. No teraz się to rozwiązało, więc można powiedzieć, że jest to za nami. Natomiast myślę, że dla niektórych producentów może to być, to być większy temat, kiedy, kiedy w grę wchodzą większe systemy. Dziękuję bardzo. Jeszcze bym poprosił, korzystając z okazji, że przedstawiciel firmy Siemens odpowiada za urządzenia pokładowe, a wiemy, że ETCS to nie tylko to, co w infrastrukturze, ale też na pokładzie. Jak nowa specyfikacja może się przekładać na komunikację z, w sumie z przewoźnikami? tak? Wiemy, że poprzednie wdrażanie ETCS-u, sposób finansowania i różnego rodzaju zachęty dla przewoźników, były takie, że często nie widzieli w ogóle sensu instalowania ETCS-u czy GSMR-u na starych pojazdach, a taką flotę mamy. Jak z punktu widzenia, chociażby producenta urządzeń pokładowych, jest postrzegany ten rynek tutaj w przyszłości? Myślę, myślę że z naszego punktu widzenia, jako producenta urządzeń pokładowych, na pewno, tak jak już wspomnieli tutaj moi przedmówcy, bardzo ważne jest dobrze zrozumieć i zwrócić uwagę na okresy przejściowe obowiązujące, ponieważ no widzimy w ostatnim czasie w Polsce pojawiło się nieco, w końcu pojawiło się nieco więcej dłuższych serii pojazdów. Już niekoniecznie to są dwa albo pięć pojazdów danego typu, ale mówimy niekiedy o, o seriach kilkudziesięciu pojazdów danego typu. I oczywiście na tę chwilę, jako że TSI 2023 jest dla nas wszystkich sprawą wciąż bardzo świeżą i też tak jak mój przedmówca z firmy Alstom wspomniał, brak jest jeszcze niektórych specyfikacji. Ciągle myślę, że przewoźnicy, a także producenci taboru i tak samo my jako producenci urządzeń pokładowych, Chcemy oczywiście korzystać, dopóki jest to możliwe, z, z okresu przejściowego i z możliwości oferowania pojazdów zgodnych z typem dopuszczonym już do użytku. Natomiast um, jeśli chodzi o pojazdy stricte zgodne już z nowymi wersjami systemu, um, jako, jako Siemens y, oczywiście dostrzegamy, dostrzegamy dużo, dużo pozytywów, o których była też mowa, czyli między innymi uporządkowanie tych specyfikacji, ale też y, przede wszystkim włączenie do nich zarówno ATO, jak i FRMCS. Y, gdzie y, jeśli chodzi o ATO, y, właściwie jesteśmy, jesteśmy na to y, przygotowani, jako że wdrożyliśmy ten system już ponad rok temu y, w Hamburgu na linii S-Bahn. Natomiast jeśli chodzi o FRMCS, no właściwie w tym postrzegamy przyszłość komunikacji radiowej jako dużo dużo nowocześniejszy i dający więcej możliwości system niż GSMR. Także jeszcze stricte wracając do meritum, jeśli chodzi o punkt widzenia przewoźników, na razie nie zauważamy w Polsce wymagania wymagania jakby pochodzącego od przewoźników, aby, aby instalować nową wersję systemu. Natomiast siłą rzeczy w związku z obowiązującymi przepisami i okresami przejściowymi, które się będą kończyć, spodziewamy się, że na pewno wkrótce to nastąpi. Dziękuję bardzo. Chciałem pod dwa słowa podsumowania. Zanim się zwrócę tutaj do pana dyrektora z Urzędu Transportu Kolejowego. W tych wszystkich w państwowych wypowiedziach jakby jedna rzecz jest wspólna. To jest jakby konieczność wspólnego podejścia wszystkich aktorów tego rynku kolejowego, wspólnego zrozumienia, jednakowego zrozumienia przez wszystkich, tego, co legislator miał na myśli, a takim najlepszym łącznikiem, który jest najbliżej zarówno Europejskiej Agencji do Spraw Kolei, Komisji Europejskiej, z jednej strony ma bliżej niż producent, ale z drugiej strony ma bliżej do producentów i do zarządców infrastruktury, to jest właśnie Urząd Transportu Kolejowego. Jakie działania należałoby podjąć, żeby nie tworzyć w zależności od potrzeb ad hoc e, interpretacji jakiejś indywidualnej? dla konkretnego punktu czy konkretnego wyjaśnienia. Czy jakaś akcja edukacyjna, tak? czy wspólne warsztaty, te, które odbędą się również w ramach tej konferencji? Tak? Budowanie świadomości, budowanie jednakowej interpretacji tych przepisów, które, jak wiemy, żyją, tak? ale każdy może je przeczytać po swojemu i każdy, partykularnie dla swoich celów, może próbować naciągać to w swoją stronę. Co zresztą też tutaj trochę padło w tych wypowiedziach naszych ekspertów, że każdy chciałby interpretować tak, żeby było mu jak najbardziej wygodnie. No. Także zwracam się tu pan do pana dyrektora, jakie działania należało podjąć, jak, jak utek się na to wszystko zapatruje jako wykładnia prawa tutaj. Tak, rzeczywiście to prawdą jest to, że zmiany prawne już są taką naszą codziennością trochę w branży kolejowej i tak samo naszą codziennością powinien być taki właśnie dialog o tych zmianach prawa, ale tak naprawdę ten dialog powinien się toczyć nie jedynie już po przyjęciu zmian prawnych, ale także wcześniej. Tak? Musimy zrozumieć, że to prawo, które się tworzy w instytucjach unijnych, to jest prawo, które to są to nie jest prawo, na które nie mamy wpływu. Tak? To znaczy. To tylko od nas zależy, jak, jak to prawo będzie wyglądało, od przemysłu, od instytucji państwa i to też się przełoży nie tylko na to, jak... Ono będzie jakby nam pasowało. To się również przełoży na to, jak dobrze będziemy je to prawo rozumieć, i jak będzie nam później łatwo je stosować. A więc ten dialog musi też obejmować takie zainteresowanie tym, co się w ogóle w instytucjach unijnych dzieje i branie udziału w konsultacjach, które generalnie przecież instytucje unijne są transparentne i naprawdę gwarantują udział. W, w, w konsultacjach, w tworzeniu przepisów. Natomiast jeżeli już chodzi o wejście przepisów... Yy w życie, kiedy one już obowiązują, no to tutaj rzeczywiście też urząd na pewno ma rolę jako ten, który te przepisy stosuje wobec, wobec podmiotów rynku, natomiast też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo tutaj robi Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Mieliśmy seminaria o, o zmianach w TSI, mamy wiele konferencji, mamy tutaj udział przedstawicieli, przecież licznych agencji, komisji, którzy, którzy próbują nam tutaj uzmysłowić, jak ważne są te, te zmiany i co się zmieniło i rzeczywiście Urząd Transportu Kolejowego ma, chyba mogę tak powiedzieć, taką bardzo dobrą współpracę zarówno z agencją, jak i, jak i z, z, z komisją, mamy wiele tych spotkań z, z dyrektorem Doppelbauerem, chociażby, oczywiście zawsze staramy się jakby najpierw próbować zaadresować problem na naszym podwórku, zanim zaangażujemy agencję, no bo wiemy przecież, że że no, agencja jest odpowiedzialna jakby za, za, za cały rynek europejski i, i no, to, co się da zrobić na niższym poziomie, to, co się da rozstrzygnąć na niższym poziomie, to, to trzeba to zrobić. Jeżeli chodzi o same zmiany w TSI, to też na pewno tym, co. Później pozwala na takie jednolite stosowanie i zrozumienie technicznych specyfikacji interoperacyjności. To są przewodniki Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, które rzeczywiście no, polecam jako lekturę obowiązkową dla, dla, dla wszystkich, którzy są, są tutaj. Zaangażowani w, w, w realizację projektów no, na zgodność z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności. No, odnosząc się tutaj konkretnie do, 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 do uwag e, przedstawicieli przemysłu, rzeczywiście e, kluczowe są też przepisy przejściowe, tak? E, I e, no, tego też zawsze przemysł e, i, i zainteresowani. Adresaci przepisów muszą pilnować, żeby to było adekwatne. No, nasza specyfika polska jest rzeczywiście taka, że systemy detekcji były najpierw oceniane na zgodność z przepisami krajowymi, takimi obowiązującymi powszechnie. Później weszło w życie TSI, które tutaj wprowadziło te pierwsze rozwiązania harmonizujące. Natomiast w obecnej zmianie TSI, jakby już tego odwołania do sytuacji sprzed poprzedniego TSI nie ma, co tak naprawdę zmusza w pewnych sytuacjach do uzyskania odstępstwa od stosowania TSI w tym zakresie. Ale cóż, no, Urząd Transportu Kolejowego jest też po to, żeby pilnować tego, żeby wszystkie procedury oceny były właściwie zrealizowane. No, i nie ma tak, że przepis, że krajowe procesy oceny wykazują zgodność z przepisami europejskimi, nawet jeżeli dokumenty odniesienia były te same. tak? Stąd właściwą ścieżką postępowania w tych sytuacjach jest oczywiście nie wypruwanie tam urządzeń już zabudowanych czy, 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 czy cokolwiek, tylko po prostu uzyskanie odstępstwa po to, żeby ten, ten status prawny, ten, ta sytuacja prawna była no, doprowadzona do zgodności z przepisami dyrektywy i naszej ustawy. Dziękuję bardzo. Zegar tutaj na tym moim tajnym monitorze pokazuje 0,0 podzieli przez 0,0 podzieli przez 0,0, czyli wnioskuję, że czas debaty się skończył. Chciałem wszystkim delegentom tutaj i dyskutantom podziękować. Proszę traktować tę debatę jako pewien wstęp taki ogólny. Już dzisiaj zapraszam jutro, na, w dniu jutrzejszym na warsztaty, gdzie te, chociażby tematyka okresów przejściowych, zapisów poszczególnych punktów nowego TSI. Będzie już możliwa dyskusja taka bardziej punkt, punkt, tak. Takie pytania i odpowiedzi bardziej celowane. Także zapraszam na warsztaty, a Panom bardzo dziękuję. Thank you very much.